Siemaneczko, z tej strony Alax, a witam was w pierwszym filmie komentarii na moim kanale. Dzisiaj skomentujemy sobie filmik niejakiej Marysi B. pod tytułem Luna Lovegood, charakteryzacja na Halloween, Harry Potter Do It Yourself. Jak wiecie, jestem ogromnym fanem Harry'ego Pottera, a jedną z moich ulubionych postaci jest Luna Lovegood. Więc gdy po raz pierwszy zobaczyłem ten filmik, pomyślałem, że pewnie mi się spodoba. Więc postanowiłem go obejrzeć razem z wami. I poprosiłbym też o zasubskrybowanie mojego kanału, zostawienie dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych materiałów, zostawienie łapki w górę i komentarza. Jak widać, w tle jest Transformice. Ale nie przejmujcie się tym, jak dobijecie 10 łapek w górę pod tym filmem, to wrzucę wam do tła Minecrafta. No to zaczynamy! Na pierwszy rzut oka ten cosplay wygląda całkiem nieźle. Tyle, że naszyjnik nie pasuje. Luna miała naszyjnik z korkiem po piwie, nie z symbolem insygniów śmierci. Przechodzimy do dalszej części materiału. Cześć! Z tej strony Marysia i dzisiaj pokażę wam, jak przeobrazić się w Lunę Lovegood. Zapraszam. Zaczynam od okularów. Rysuję ich wzór na kartce i wycinam je z papieru. Potem przyklejam te części, które są koło uszu, do tej środkowej. Okulary nie są najlepszej jakości, bo są zrobione w całości z papieru, przez co nie ma szkieł i widać oczy tego, co je nosi. Okulary Luny Lovegood lepiej zrobić tak, że wytnie się ten kształt w internecie. W internecie się znajdzie, wydrukuje, wytnie i się te boczne części, tą środkową, się naklei na już gotowe okulary. Najlepiej kolorowe, bo wtedy nie będzie widać oczu, co da bardzo fajny efekt. Teraz na tej środkowej części okularów rysuję kółka duże i małe i kropki pomiędzy nimi, tak żeby te okulary wyglądały na takie trochę zwariowane. Na okulary naklejam świecące gwiazdki. Z tymi gwiazdkami to był naprawdę genialny pomysł i muszę Marysię za to pochwalić, bo żaden cosplay Luny Lovegood, który widziałem, nie zawierał gwiazdek na okularach świecących. A to daje bardzo fajny efekt. Więc gratuluję. Ale te kółka nie trzeba było rysować, bo można znaleźć gotowy szablon w internecie i go wydrukować. Więc przechodzimy do dalszej części materiału. Teraz zabieramy się za zrobienie żonglera. Najpierw wydrukowałam sobie z dwóch stron kartki A3 okładkę, a na czarno-biało wydrukowałam wszystkie strony. Na każdej kartce oraz okładce znajduje się taki pasek i właśnie na nim przyklejamy resztę kartek i to będzie taki grzbiet tego całego magazynu. Oczywiście linki do całego magazynu znajdziecie na dole, jest on wykonany przez Muggle Magic. Możecie znaleźć tego pana na YouTubie, więc polecam sobie zajrzeć do niego. Potem, gdy już wszystko skleimy razem, to wyginam kartki w jedną i drugą stronę, tak żeby magazyn łatwo się otwierał. I z tym żonglerem to też jest dobry pomysł, bo większość cosplayerów, gdy przebiera się za Lunę Lovegood, to drukuje samą okładkę od żonglera i nakleja ją na normalny magazyn, czy gazetę, czy inną książkę. A Marysia zrobiła całego żonglera, wydrukowała i posklejała, więc props dla niej za to. Zobaczymy, co będzie dalej.
I teraz przechodzimy do drugiej części, czyli mojego makijażu na Lune Lovegood. Zaczynam od zabezpieczenia swoich brwi zwykłym klejem biurowym w sztywcie i nakładam na niego korektor. Potem nakładam na moją twarz podkład oraz puder i rysuję sobie jeszcze raz od nowa brwi. Luna miała inne, znacznie wyżej położone brwi, dlatego swoje własne musiałam zakryć. Teraz konturuję nos tak, żeby odrobinę zmienić jego kształt. Zakrywam mój własny kształt ust korektorem. Używam różu do policzków oraz dodaję trochę cieni w okolicy powiek. Teraz rysuję na nowo kształt ust. I Marysia z tym makijażem to średnio mi przypomina Lunę. Być może dlatego, że nie ma peruki i okularów, ale porównajmy ją. Bierzemy jej zdjęcie i zdjęcie Luny. Przypatrzmy się, czy jest podobna. Na załączonym obrazku widzicie porównanie Marysi B i Luny Lovegood. No i tak, kształt ust się zgadza, nos, no tak średnio, bo Marysia ma taki długi nos, podłużny taki, to nie pasuje, bo Luna ma krótszy, brwi pasują, ale nie pasuje tylko jedna rzecz, oczy, bo ta Marysia ma tylko trochę cienia nałożone na powieki, a Luna ma nawalone chyba stonę. A czemu ja tak w ogóle dałem Lunę przefarbowaną na rudo? Przez co ona se, jak się na rudo przefarbowała, to nawaliła se pełno cienia na powieki, przez co wokół oczu pojawiły się ciemne, brązowo-rude obwódki pasujące do włosów. Lepiej wezmę zdjęcie normalnej Luny. Proszę. Mamy tutaj porównanie Marysi i Luny nieprzefarbowanej na rudo i bez tego cienia na powiekach. No i tutaj już oczy prezentują się bardzo podobnie. Bo po prostu jak Luna sobie przefarbowała włosy na rudo, pełno sobie nawaliła tego cienia, który nie pasuje do tego, jak robi sobie Marysia. I w sumie po jej peruce też było widać, że nie cosplayuje tej przefarbowanej Luny. Przechodzimy do dalszej części filmu. Zakładam perukę, związuję jej włosy. Co tu się dzieje? Na początku ta peruka była blond, a teraz jest siwa. Dziwne. Przecież Luna nie miała siwych włosów. Miała blond. Zobaczcie teraz porównanie. Marysia z początku filmu i Marysia teraz. O, spójrzcie teraz. Widzicie, jaka różnica? Zakładam okulary i cały look jest gotowy. Dajcie mi koniecznie znać, jak podobał się Wam filmik oraz moja charakteryzacja na Lunę. Zostawcie po sobie jakiś komentarz. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to nie zapomnijcie o subskrypcji. Trzymajcie się, do następnego razu i pa pa! I znowu ten niepasujący naszyjnik z symbolem insygniów śmierci. Podsumowując, peruka na początku i na końcu wydawała się blond, a w środku filmu okazała się być siwa, więc zostałem trochę oszukany. No i makijaż był pasuje. Okulary są dosyć słabe, ale świetnym patentem są świecące gwiazdki. Żongler genialny. Dzisiaj, w dniu kręcenia filmu, będzie zaćmienie księżyca częściowe. Nagrywam ten filmik 16 lipca 2019, a więc życzę miłego dnia i cześć!